Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym materiale, w kolejnym odcinku bardzo regularnej serii, która pojawia się średnio co 3 tygodnie, miesiące. Dobrze. Słuchajcie, witam z kolejnym Q&A. Standardowo proszę was, żebyście pisali pytania tam w sekcji komentarzy. Mogą być najdziwniejsze, najróżniejsze, jakieś powalone, niepowalone, cokolwiek, bo ciężko mi się wybiera pytania, a chciałbym mieć na co odpowiadać, żeby były tu to częściej, może będę bardziej za. Ile chorych córek sprzedajesz, żeby mieć te świeżaki? Żeby mieć tego świeżaka, sprzedałem 184 tysiące chorych córek. I domyślcie się, czemu taka liczba, a nie jakaś mniejsza lub większa. Hadesiak, król Hadesiak, pan, zawsze będziemy jego fanami. To w ogóle bardzo mi się podoba, w sensie to jest troszeczkę wywrócone do góry nogami, ale ktoś kiedyś wymyślił Hades królem, Hades panem, zawsze będę jego fanem i to mi się tak mega strasznie podoba, bo się fajnie rymuje i fajnie brzmi, moim zdaniem przynajmniej. Nie wiem, czy tylko dla mnie, ale uważam, że fajnie to brzmi, serio. Woli zrobić fikołka i wypaść przez okno? Czy nie zrobić fikołka i wypaść przez okno? Szczerze, co za różnica, czy zrobię fikołka, czy nie? I tak wypadnę przez okno, więc... znaczy zależy, bo jeżeli weźmiemy ramę okienną, no nie, weźmiemy okno i postawimy na ziemi i zrobię przez to fikołka, to nic mi się nie stanie, ale jak przejdę przez to też mi się nic nie stanie, chociaż z fikołkiem to jeszcze mogłoby się coś stać. Zależy z jakiej wysokości też spaść, nie? To jest bardzo takie, bardzo głębokie pytanie, bo jeżeli byśmy spadli z wielkiej wysokości, to już nie ważne, czy robimy fikołka, czy nie, ale jeżeli... z jakiejś takiej właśnie typu tyle, no to wolałbym bez różnicy w sumie. Co byś wolał zjeść? Gówno? Czy pocałać Gilatisa? To gówno i to gówno, po co drążyć temat? Oczywiście żartuję, tak chciałem być bardzo śmieszny. Tak, a później się dziwię, że mam komentarze typu: ej, ale wiesz, że nie jesteś śmieszny i przestań udawać, że jesteś śmieszny, bo nie jesteś śmieszny, przestań to robić, nie? Masz na srebrnym przycisku YouTube, masz bardzo fajną kaczuszkę. Już niestety ona nie siedzi na srebrnym przycisku, ona jest tutaj ładnie, o. To jakbyście nie widzieli, to ogólnie jest kaczuchna, no nie, to jest kaczuchna od jednego z widzów, bo dostałem właśnie w pierwszej chyba paczce, jeżeli się nie mylę, bądź którejś tam mało tych paczek było, ale wtedy dostałem właśnie taką kaczkę i to jest moja ulubiona kaczuszka i o, patrzcie. O, i będzie dzisiaj na moim, na Q&A również. Kiedy Pixelbox? To bardzo dobre pytanie, ponieważ mamy Pixelboxa do otwarcia. Troszeczkę spóźniony, ale byłem chory, patrzcie. Tutaj już coś otwieramy. Pierwsza rzecz to jest figurka z The Walking Dead i jest to Daryl. Boże, zapomniałem, to jest Daryl. Od razu odpowiadam tak, oglądałem The Walking Dead, skończyłem chyba na 6 sezonie. Wiecie co, mamy problem, bo coraz mniej miejsca jest na półce z figurkami, więc chyba tam na górze będą już niedługo stały. Ej, jest koszulka i wydaje mi się, że może być całkiem fajna. Ej, mi się podoba, szczerze. Podoba mi się, jak czasami mi się nie podobają te koszulki, to ta jest bardzo fajna, bo mamy aliena jakiegoś, kosmonautę i jest super, mi się podoba. Dobra, mamy kolejną rzecz. Ej, powiem wam, że fajna ta maska jest, kurde. Oczywiście żartuję, to jest czapeczka, to jest taka czapka z tych... z Dying Lighta i to jest tych, których nie lubię, tych czapek z takich ten, ale... ale fajnie, że jest, super. Mamy figurkę, ej, to jest figurka typu... random figurka, ej. Taka malutka figureczka, taka tyci i są tutaj są te takie horrory, małe horroriki. Spoko, nie wiem co to za postać, ale będzie ujeżdżała świnkę z Minecrafta. Mamy tu, słuchajcie, jeszcze z Residenta Evila coś. To jest tam, Resident Evil i to jest otwieracz do butelek, więc... ej, w sumie spoko bajer, bo potrzebowałem takiego, nieważne po co, był mi potrzebny. No i jeszcze mamy tutaj przypinkę oczywiście, taką przypineczkę i to będzie na tyle z Pixelboxa. U nas w podziemiach jest moda na Pokémon Go. Ej, no nie wiem jak wy tam sans, ale ja mam Pikachu prawdziwego, kurde, nie? Patrzcie jaki okaż, co mnie w domu złapałem. Fajny, co nie? Można się przytulać, jest taki wielki i fajny. No i można się przytulać do niego. A co wy, biedaki, dalej na tych telefonach? Czemu jesteś mango zjebem?
Tak jakoś wyszło, wiesz, bo zacząłem oglądać anime i zmienił mu się świat do góry nogami. Czy wkurzają cię błędy językowe, jak i ortograficzne, które ludzie piszą w komentarzach? Że to nie, bo sam popełniam błędy i to niejednokrotnie Flotar mnie na fanpage'u na przykład poprawiał, że popełniłem gdzieś błąd, jakby to jest rzecz naturalna, nie? W sensie, okej, jeżeli osoba starsza popełnia błędy, to jest coś halo nie tak, ale jeżeli osoba młoda, każdy ma porę popełniać błędy, ja wychodzę z tego założenia, denerwuje mnie to czasami, bo boli to w oczy też, czasami jak się widzi taką masę, to boli to w oczy, ale jestem już przyzwyczajony do tego, no i rozumiem, że ej, ktoś może popełnić błąd, prawda? Więc zamiast naskakiwać na niego, można poprawić, ej, kolego, pomyliłeś się, to się pisze tak, nie? I już YouTube się staje lepszy, a nie w komentarzach teraz już najeżdża się na kogoś. Czytaj zwiadowców? Ja mysz przeczytałem, mega polecam. Ja to się czuję trochę jak Kacper montażysta, powiem wam, bo u niego co każdy Q&A jest o Boku no Pico, a u mnie co każdy Q&A jest o zwiadowcach i jak z tym żyć? Hadesiak, czy wolałbyś zaśpiewać nową część Heiha Moja Spacjo za donate ode mnie za 3000 zł, czy te 3K podzielić na 3 zł i za każde 3 zł robić pompki ik z dddddddd? Pablo, jesteś złym człowiekiem, bo chcesz żebym się sprzedał. Szczerze, spacja byłaby mniej męcząca, ale pompki jakbym rozłożył sobie na do końca życia, to też bym zrobił. I co? Ha? I głupio ci na pewno teraz jest, kurde. Tak, ale mu powiedziałem, prawda? Napisałbym ci, że twoja twarz jest śmieszna, ale nie chcę, żeby było ci smutno. I kaczka kończy ten odcinek takim właśnie pytaniem, a raczej stwierdzeniem, no... No nie wiem, no nie wiem, czy moja twarz jest śmieszna, na pewno przyczpana i przymulona, to na pewno, więc to na tyle, słuchajcie. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku z bardzo regularnej serii, postaram się, żeby była regularna tak jak najbardziej się uda, czyli raz na 3 tygodnie będzie odcinek. Dzięki za oglądanie, dajcie mi jakieś pytania, wbijcie na fanpage'a Instagrama, trzymajcie się, no i cześć! Uuu!